No i tak, hejka siemka, witam wszystkich na moim warsztacie. Dzisiaj na naszej wadze taka właśnie wiertarka znanej firmy. Ile to waży? 2,846 g. Jest to wiertarka, którą otrzymałem w pasce od Roberta z kanału 4 strony złomu. Tak więc gorąco zapraszam na kanał 4 strony złomu. Wielkie dzięki Robercie. No i co? Czy będziemy dziucha? Czy zasili nasze wiadereczko? No myślę, że raczej tak. Wiertarka oczywiście uszkodzona. To dla tych właśnie obrońców wiertarek. Tu już kabla nie ma, to wszystko było obcinane. Nie ma w ogóle tutaj osłony. No więc co? My się gdzieś tutaj zabierzemy za nią. Myślę, że uda to się rozkręcić. Wyciągnąć cały ten stojan, wirnik. No i zobaczymy, ile będzie miedzi. No, zakładam, że będzie mieć. Taki właśnie oto typ. Takie tutaj dane są właśnie techniczne tego sprzętu. No i co? Ja się zabieram za demontaż. Życzę wszystkim miłego oglądania. I co? Słyszymy się, widzimy się na podsumowaniu. No i tak, sowa już się cieszy, bo jest ruda, jest miedziucha i nawet tu jeszcze taki kawałeczek, także fajnie. No i co my tu mamy? Już wiemy, że mamy rudą, że jest miedziucha, super, aluminium odlew, fajnie. Tu jeszcze z tej osłony szczotki, tak, jest mosiądz, fajny kawałeczek w moim mosiądzu. No to oczywiście był uchwyt od szczotki, że tak powiem. Miedziuszka, no to już wiemy,
I co? Złomik? Fajnie, sporo złomu. Wirnik, oczywiście wirnik no to trafi do wirników, ale ja to sobie policzę razem ze złomem, to zważymy. No i co? Wyciągamy wagę, ważymy, robimy podsumowanie, zobaczymy ile to wszystko jest warte. No i tak, mamy wagę, odpalamy i zabieramy się za ważenie. Zaczniemy od złomu. Tarujemy. Kilo 838 gram. Liczę już po 90 groszy. Tych złoty 65 otrzymujemy za złomik. Zapisujemy. Oczywiście wirnik trafia tutaj do kuwetki z wirnikami. A złom trafia do złomu. Temat złomu załatwiony. Tarujemy i co? Aluminium odlew. Teraz po 6,40 na metaleo. Złoty 36 za to aluminium. Zapisujemy, już mamy 3 złote 1 grosz. Aluminium trafia oczywiście do aluminium. Mosiąg. Czy to coś zaważy? Zobaczymy. Pyk. Jest! 2 gramy mosiądzu żółtego. Teraz po 21,20 na metaleo. Patrzcie, 4 grosze warty taki element, a więc zapisujemy i mosiądz żółty trafia oczywiście do pojemnika z mosiądzem żółtym. A teraz co? Ruda na wagę. Ten kawałeczek też trafia na wagę. Nic nie waży, no coś tam waży. Pyk, pyk. 100, nie, nie ma. 98 gram rudej, a więc fajnie, fajnie, cieszę się bardzo. Teraz miedź mix jest po 29,80 na metaleo. Troszeczkę spadła, no ale to ceny jak na giełdzie góra dół. Za tą miedziuchę 2,83 zł. W sumie wiertarka dała 5,88 zł. Tak więc wielkie dzięki dla sponsora tego odcinka, dla Roberta z kanału 4 strony złomu. Dzięki tobie 5,88 trafia do flamingowej skarbonki. Jest ciekawy odcinek. No i co? Miedziucha oczywiście zasila zielone wiaderko. I zważymy sobie wiadereczko, czy już waży 10 kg to w całości. Jest, równiutkie, patrzcie, równiutkie 10 kg, oczywiście z wiaderkiem, ale fajnie, fajnie te cyfry wyglądają. Tak więc rudej przybywa, coraz bliżej 10 kg, to musimy sobie jeszcze dozbierać ile? 345 gram, bo to jest ta stara tego wiaderka i wtedy sobie damy w depozyt już 10 kg miedzi, tak sobie postanowiłem, ostatnio dawałem po 12, ale teraz będziemy dawać 10 kg paczki, zobaczymy, będzie taka potrzeba, no to się sprzeda, na razie miedziucha oczywiście trafia w depozyt, tutaj już kuwetka z wirnikami też pomalutku się zapełnia. Nie chcę też przyciągać, oczywiście standardowo, jak się podobało, zachęcam do łapkowania, do komentowania, do oglądania reklam, bo to wspiera kanały na YouTubie i oczywiście do subskrypcji kanału 4 strony złomu, klikając tutaj tą ikonę 4 strony złomu, do subskrypcji kanału Flaming Recycling, klikając tego Flaminga i na poprzednie, myślę, równie ciekawe odcinki, tutaj i tutaj i hejka siemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!